sobotę 25 września przy sanktuarium świętego Jana Pawła II odbyły się 16. letnickie spotkania młodych w Chicago. Zapraszam do obejrzenia relacji z tego wydarzenia. W ubiegłym roku letnickie spotkania młodych w Chicago nie odbyły się z powodu epidemii koronawirusa. Stęsknieni za tym wydarzeniem uczestnicy z radością wzięli udział w tegorocznym spotkaniu. Odbyło się ono pod hasłem Usłysz. A po tego oddaniu słowami Jana Pawła II, który mówił tak: szukałem was, raz wy do mnie przychodzić. Ojciec Święty Jan Paweł II, zatroskany o dobro młodzieży, zainspirował roczne spotkania z młodzieżą. I do tej młodzieży bardzo często wołał i prosił: nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi, drzwi twoich serc, umysłów, żyjcie tym Chrystusem, bo On chce być waszym przyjacielem. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Super! Witamy was wszystkich bardzo serdecznie na spotkaniu lednickim. Wielu z was przybyło po raz pierwszy i nie bardzo wie, co to jest Lednica. Chcielibyśmy krótko przedstawić wam Lednicę jako ruch stworzony dla ludzi młodych, takich jak wy. Święty Jan Paweł II ogromnie kochał młodzież. To on zainicjował Światowe Dni Młodzieży, aby spotykać się z ludźmi młodymi i modlić się z nimi. Ogromnie mu zależało na młodzieży. Wierzył, że młodzi ludzie są przyszłością Kościoła i oni mogą stworzyć nową rzeczywistość poprzez wybór Chrystusa na swojego Pana i Zbawiciela. Ruch lednicki powstał jako odpowiedź na propozycję świętego Jana Pawła II, zawartą w jego dokumencie Tertio Millenio Adveniente, co znaczy z nadejściem trzeciego tysiąclecia. Papież od początku istnienia lednicy przysyłał list skierowany do młodzieży gromadzącej się na polach lednickich i aktywnie uczestniczył w powstawaniu ruchu lednickiego. Ojciec Jan Góra, dominikanin, zrozumiał myśl świętego papieża i przełożył słowo pisane na wizję. Z pomocą ludzi świeckich zakupił ziemię przy jeziorze lednickim. Jest to miejsce niedaleko Gniezna, gdzie najprawdopodobniej odbył się chrzest Polski. I to jest niesamowite, że tam, gdzie odbył się chrzest Polski, teraz młodzież polska gromadzi się od 25 lat, aby co roku odnawiać swoją przynależność do Chrystusa i wybierać Go po raz kolejny na swojego Pana i Zbawiciela. Co to znaczy? To znaczy, że młodzi chcą żyć według Ewangelii i iść za Chrystusem. Spotkanie lednickie w naszym właśnie miejscu przy sanktuarium Jana Pawła, razem z Janem Pawłem II,
młodzież zaproponowała to spotkanie tutaj, chcąc pogłębić swoją więź z Panem Bogiem, opierając swoje właśnie modlitwy i spotkanie na nauczaniu Jana Pawła II, który oczywiście zawsze, prawda, inspirował młodzież do wspólnych spotkań, do modlitwy, do otwierania serca Chrystusowi na wszelkie możliwe sposoby. Młodzież gromadziła się co roku w różnych miejscach. W tym roku postanowili, prawda, spotkać się tutaj z nami w naszym tutaj sanktuarium. I myślę, że to spotkanie będzie dla nich bardzo pożyteczne, owocne. Widzę, że coraz więcej młodzieży przybywa z różnych polskich szkół, z Chicago, prawda, z Nortu przyjeżdżają tutaj, również z Sautu, z różnych polskich miejsc po to, aby razem się spotkać, aby oczywiście tą więź z Panem Bogiem pogłębić właśnie tym spotkaniem lednickim, spotkaniem modlitewnym. Jako koordynator jest to niezmierna radość i wdzięczność, że to spotkanie mogło się odbyć. Pomimo pandemii, która jest, pomimo tego tych wszystkich restrykcji, które mamy, rok temu spotkania lednickiego nie mogło być, ale w tym roku odbyło się tutaj w sanktuarium Jana Pawła II. Jest oczywiście nadzieja dla naszej Polonii, również dla mnie jako dla kapłana, że właśnie Kościół Młody musi dzisiaj tutaj tego wieczoru spotkać, być razem. Widać było wiele energii, widać było zaangażowania, przede wszystkim ta radość i ta miłość, która była między nimi. Dla mnie osobiście, jako dla kapłana, jest to radość, że może gdzieś jakieś ziarno zostało dzisiaj wieczór zasiane i może jakaś siostra zakonna czy ksiądz zakonny z tego wyjdzie, ale to oczywiście jest tylko nadzieja. To już wszystko zostawiamy dla Pana Boga. Na spotkaniach lednickich już od wielu lat jesteśmy. Powiem szczerze, że tak naprawdę związaliśmy się poprzez to, że razem z Jolą, która jest organizatorką tego wszystkiego, która jest dyrektorem lednicy tutaj na Stany Zjednoczone, pracowałyśmy razem i tak jakoś wciągnęła nas do współpracy. Przychodzimy z ogromną przyjemnością, są to przecudne spotkania młodzieżowe. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że jest tak dużo młodzieży i to nasze serca bardzo grzeje. Pan Bóg na wszystko patrzy i Pan Bóg po prostu daje tą mądrość i tak jak ja zawsze modliłem się, że Panie Boże, kiedy ja skończę swoją kadencję tej mojej ciężkiej pracy, 7 lat w Związkach Klubów Polskich, żeby Pan Bóg dał tą radość i dobrego człowieka, żeby dalej kontynuował to moje wezwanie, które ciężko pracowałem na to, żeby organizacja kwitła, żebyśmy jak najwięcej rozszerzyli to, a oczywiście, która nowa pani prezes teraz objęła to, ma misję, żeby wciągnąć młodzież, żebyśmy naprawdę tą młodzież, tak jak dzisiaj tutaj pokazali, żeby i pokazywali się w Związkach Klubów Polskich i na wszystkich naszych polonijnych, wszystkich organizacjach, które organizuje Związek Klubów Polskich. Thank you.